Hej ludziska, Modrze z tej strony. Zajmiemy się dokładnym omówieniem tematu korupcji. Jest to bardzo ważna, jak nie najważniejsza mechanika w grze Last Epoch. Progresowanie korupcji w sposób efektywny może zaoszczędzić sporo czasu i pozwoli skutecznie farmić monolity oraz przedmioty. Czym jest korupcja? Jest to wartość, która zależnie od ilości zwiększa bazowe obrażenia i życie potworów, co powoduje, że przeciwnicy są mocniejsi, ale daje nam lepsze przedmioty i więcej zdobywanych punktów doświadczenia. Lepsze przedmioty mam tu na myśli, że na wyższych korupcjach zwiększa się analogicznie szansa na zdobycie unikatów z legendarnym potencjałem, wysoką wartością Weaver's Wheel oraz przedmiotów Exalted. Większa jest również szansa na to, że przedmiot będzie zawierał więcej niż jeden afix exaltowy, czyniąc ten przedmiot wysoce pożądanym, tak samo jak w przypadku unikatu z legendarnym potencjałem. Zastanawiasz się dlaczego? Odsyłam do mojego poradnika na temat kraftowania legendarnych przedmiotów, a póki co wracamy do korupcji. Ilość korupcji jest indywidualna dla każdej linii czasu, ale ilość korupcji na jednej linii wpływa na korupcję na pozostałych liniach, ale o tym później. Dodatkowo ilość korupcji zwiększa ilość otrzymywanej stabilności za ukończenie echa oraz zwiększa szansę na to, że pojawi się echo z ekskluzywną nagrodą dla danego monolitu, co niesamowicie przyspieszy target farmę wybranego przez ciebie przedmiotu. Korupcja występuje w standardowych liniach czasu i tych wzmocnionych. Bazowa wartość korupcji dla linii standardowej jest to 0, a dla wzmocnionej bazowa wartość wynosi 100. W przypadku standardowych linii czasu korupcja dodatkowo zwiększa poziom lokacji, więc jeżeli nie jesteś w stanie swoim buildem farmić wzmocnionych linii czasu, spróbuj zrobić ten krok wstecz, cofnąć się na te standardowe i krok po kroku wzmacniaj swoją postać. Poziom korupcji jest ważny jeszcze z kilku powodów, dla których warto osiągnąć pewien próg korupcji na danej linii. Po pierwsze, na standardowej linii po ubiciu bossa tejże linii czasu możemy wybrać jeden spośród trzech błogosławieństw. Na linii wzmocnionej możemy wybrać pośród czterech. A gdy mamy 200 korupcji, to odblokowujemy dodatkowy wybór i będziemy mogli wybrać jedno błogosławieństwo z 5 losowych. W wypadku, gdy ktoś potrzebuje konkretne błogosławieństwo i jego konkretną wartość, dodatkowy wybór może mieć tu kluczowe znaczenie. 200 korupcji odblokowuje nam pulę wszystkich unikatowych przedmiotów, jakie możemy zdobyć z Orobysa. Od 200 korupcji leci potencjalnie bardzo dobry przedmiot, jest to Omnis, używane w wielu endgame'owych buildach. Okej, dość teorii. Wchodzimy do monolitu, odpalamy echo i ruszamy w nieznane. I teraz pytanie, jak skutecznie i szybko podnosi poziom korupcji? Najłatwiej jest zwyczajnie kierować się w jednym kierunku, jak najdalej od monolitu. Najszybciej to prosto. Jak w mordę strzelił. I na pewno pan trafi. Finalnie na swojej drodze spotkamy echo z Orobysem. Tu się zatrzymajmy. Echo z Orobysem daje bazową wartość korupcji, ale ilość korupcji może zwiększyć, ubijając bossa danej linii. Każdy ubity boss będzie dodawał jeden punkt Gaze of Orobys. Gaze of Orobys w trakcie walki zostaną zużyte i jeżeli zabijemy Orobysa, to zyskamy więcej korupcji. Jeżeli odniesiemy porażkę, to niestety te punkty nam przepadną. Powstaje pytanie, czy ubijać w takim razie liniowego bossa przed Orobysem. Tak i nie. Tak, gdy osiągamy maksymalną ilość stabilności, a Orobysa no jeszcze nie widać na horyzoncie, nie ubijamy bossów liniowych w momencie, gdy jesteśmy przed samym Orobysem. I teraz tłumaczę dlaczego. Przyjmijmy, że macie 150 korupcji i 1600 stabilności, czyli max. Są to dwa wejścia do bossa liniowego, ale za echo 2 ubijecie Orobysa. Za zabicie Orobysa otrzymacie 60 korupcji. To oznacza, że będziecie mieli 210 tej korupcji i 1600 stabilności. Tu ważna informacja. Zabicie Orobysa dodaje korupcji i resetuje linię czasu, ale nie resetuje stabilności. Co daje wam dwie wejściówki na walkę z liniowym bossem na korupcji 200+. I automatycznie zyskujecie szansę na lepszy drop i jedno błogosławieństwo więcej do wybrania.
Nie trzymajcie się jednak sztywno tej zasady, jeżeli widzicie, że Orobys jest ciutkę dalej, a wy macie już te 1600 stabilności, a dojście do Orobysa da wam gdzieś około 500-600 stabilności. Samo ubicie Orobysa da wam też 100-200 tej stabilności. Możecie ubić sobie busiwo liniowe, aby ta stabilność nie przypadła. Tu już się liczy wasza elastyczność i pomysłowość. Przygniata was ilość korupcji, jest możliwość zbicia jej do satysfakcjonującej was ilości. Wystarczy ukończyć echo, które znajduje się zaraz obok monolitu. Kolejny temat to, czy farmić jedną linię, czy kilka, jeżeli chodzi o farmę korupcji. Moja opinia brzmi jedną. Spróbujcie wbić jedną linię czasu najwyżej, jak się tylko da, jak macie możliwość. Dlaczego? Dlaczego nie farmić równolegle wszystkich, które potrzebujecie? Otóż jest tak zwana catch-up mechanika. Zaoszczędzi wam to mnóstwo czasu na mozolny grind tej korupcji. Przyjmijmy, że macie linię, gdzie wartość korupcji wynosi 600. Jest to już sufit, więcej nie dacie rady. Dodatkowo zdobyliście interesujące was przedmioty i chcecie wydropić inny przedmiot na innej linii lub zdobyć po prostu lepsze błogosławieństwo. Nigdy wcześniej nie robiliście tej linii i ma ona niską wartość korupcji. Tu gra przychodzi nam z pomocą. Jak jest spora różnica pomiędzy korupcją na jednej linii czasu a pozostałymi liniami, to zabicie Orobysa automatycznie na linii, gdzie tej korupcji jest mało, daje nam dużo większą ilość korupcji. Tak naprawdę wielokrotność tego, co otrzymalibyśmy normalnie. Wartość tej korupcji będzie opisana jako bonus korupcja. Zwrócić uwagę należy też jeszcze na jeden fakt. Jak progresujecie linię, robicie echo coraz dalej i dalej od centrum, to pierwsze napotkane echo z Orobysa bazowo da wam przykładową ilość korupcji. Przyjmijmy, że będzie to 30. Ale jak będziecie progresować dalej, to echa z Orobysem napotkane dalej będą dawać więcej tej wartości korupcji. Czy jest to bardziej efektywne? To zależy od tego, czy skupiacie się na ubijaniu Orobysa dla dropu, czy dla farmienia korupcji. Częste zabijanie Orobysa zapewni wam większą szansę na lepszy drop, ekskluzywnych unikatów z tego bossa, ale ilość zdobywanej korupcji może być mniejsza. Dlatego decyzja należy do was. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę wam to pomoże w progresowaniu korupcji i linii czasu. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu materiałami, zapraszam do subskrybowania. Streamuję regularnie na Twitch i YouTube, gdzie chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania. Potrzebujesz pomocy bezpośrednio w grze? Też chętnie pomogę. Póki co się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.